Witam serdecznie. Nic nie muszę mówić. To jest mój wynik z testu na... Sami widzicie, co ja będę mówił. A teraz zrobimy sobie ekstremalny już test. Teraz sobie zrobimy Extreme. I to już będzie wyższa szkoła jazdy, powiem wam szczerze. To już widzicie, że już mamy większą ilość w pamięci RAM zajęte, chociaż mamy game. Dobra, ale zrobimy sobie benchmarka dzisiaj. Dobra, mamy już Extreme, to już jest wyższa szkoła jazdy, bo mogę 4K. I to już jest naprawdę wyższa szkoła jazdy. Ale wolę zrobić to, no w sumie zobaczymy, ile karta graficzna wyciśnie w 4K. Run. Będą jaja. Powiem wam szczerze, będą jaja. Mam nadzieję, że karta nie wyzionie ducha. Zresztą widzicie, w 4K już mamy tylko 23 FPS-y, więcej się nie da, po prostu to już jest przepaść pomiędzy nowymi kartami a RX-em 580. Wyższych testów nie ma co robić, dlatego że po prostu sami widzicie po benchmarku, że już max wyciągam z tej karty i to po prostu nie ma sensu jej ładować dalej. Komputer jest dosłownie jak ten reaktor. Samonapędzający się wehikuł tajemnic. Proszę bardzo, to jest wynik. No tutaj już powiem wam szczerze, już działaliśmy na maksymalnej wydajności karty graficznej. Nawet już czuję, raczej czuję, no czuję też, ale i słyszę chłodzenie jak za pier papier. O, stopnie Celsjusza GPU. Minimum 56, max 81 stopni.
Więc już nie ma sensu dalej jej żyłować, ale jeszcze grzmotniemy sobie gry. Tak samo w 4K zobaczymy, jak to ruszy. Połowa pamięci, to już jest wyższa szkoła jazdy. Powiem tak, robicie to na własną odpowiedzialność. Nie radzę przesadzać z ustawieniami. Jak widzicie, już ledwo chodzi, to 20 parę klatek. No, mój komputer jest jak dosłownie ten reaktor. Co tu jeszcze można pochrzanić? Nieźle, nieźle. Kończymy to. Powiem tak, skończyłem to dlatego, że to nie ma sensu. Widzieliście, widzieliście, co się działo i to po prostu nie ma sensu. Ta karta nie dawała rady tak naprawdę. To nie, po prostu powiem wam szczerze, to nie ma sensu odpierdzielać takich rzeczy. Ale puścimy sobie jeszcze jeden benchmark na Extreme. I tyle. No, widzieliście, że ledwo to dawało rady. Więc nie ma sensu żyłować tak karty. Ja pokazałem wam, że wycisnąłem ze swojej karty maksimum, ile już można. Nie polecam więcej. Robicie to na własną odpowiedzialność.
Zresztą tu jest nie lepiej. Proszę bardzo, mamy wyniki. GPU, minimalna temperatura 66, maksymalna 86 stopni, więc ja uważam, że już starczy. I robiliśmy test na karcie graficznej z 2017 roku RX 580 XFX, więc ja powiem, jak na tyle lat, co ta karta ma, to wyniki są bajkowe po prostu. A poprzedni test po prostu przerwałem, dlatego że nie miało to sensu, że ta karta była tak żyłowana, więc wolałem po prostu benchmarka grzmotnąć jeszcze raz. Jest to bardzo dobry benchmark, który naprawdę obciąży wasz komputer maksymalnie i pokaże, co on potrafi. Zresztą tutaj wam pokazałem. Jeszcze mamy wirtuale, ja nie mam wirtuale, więc nawet nie chcę wchodzić, nie chcę tutaj w ogóle, co tu się odwala i tak dalej, bo to no na game to sprawdziliśmy, no i benchmark ogólnie ogarnęliśmy, no i powiem wam szczerze, jest bajka. Powiem wam tak, że benchmark ogólnie robicie na własną odpowiedzialność, ja za nic nie biorę odpowiedzialności. Pokazałem wam, co mój sprzęt potrafi. Ten komputer nie jest jeszcze, jak to się mówi, dziadygą. Jest takim, kurde, Arnoldem Schwarzeneggerem w roli Terminatora T-10000, więc niejednemu komputerowi nowemu by dokopał spokojnie. No, więc powiem szczerze, chciałem pokazać, co mój sprzęt potrafi, dlaczego nazywam go superkomputerem. I nie będę nigdy miał w zamiarze zmienić nazwy. To jest super komputer i zawsze będzie super komputerem. Trzymajcie się, na razie.